dlatego, że nie postuluję to.
声呢，我们的主，我们声音呢，我们的主，我看了那么多。أوسع من المدى وكان Słuchajcie, jest tak, że właściwie każda piosenka oratoryjno-kantatowa może być zaśpiewana. W dowolnej, że tak powiem, nurtu religijnego. Koleżanki bardzo ładnie śpiewają, ale czy coś bardziej ludowego, takiego na przykład? Moim ogródecku. No na przykład, moim ogródecku. Żeby nasi koledzy z Plzna i z Prahy se zapoznali z polskim folklorem. Marek to zna. Prawda. Taka jest moja... Proszę? Jeszcze lipkę można, lipka i o moim ogródecku. Lipka? Moim ogródecku. Ale teraz złapmy tonację, bo ja też to trochę znam. Moim ogródeczku, ta-da-da-da-da. Chodźcie tak niżej, żeby to każdy śpiewał. Ale to jest demol. Ale... O, jest. Tomasz tutaj. Mol. Emol, jak sto. Jest emol. Proszę bardzo. Jest emol, koleżanki, koledzy. Troszkę bardziej uczuciowo. Mój ogródeczko, da 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 da
też pasuje. Nie detonujmy, nie detonujmy. Kolega nadaje rytm, ma, jest przy mikrofonie. Aleksander, daj E, daj E, daj E. Oj, mogródecku, roś się uzyska. Na moim Maniusiu, nie cię zboga. Było nieźle, ale powtórzmy to. Czy ktoś zna słowa? Tak, ja mam tekst. Każdy ma tekst w internecie. Więc Aleksander daje, ton, daje tonie nocy. Moi mogródeczku, rośnie rozmary. Rozmary. Bo kolega się musi nastroić. Moi mogródeczku, rośnie rozmary. Tak? Nie. Chodzi mi o to, żebyśmy tą piosenkę fajnie zaśpiewali. Melodia idzie tak, patrz. Czekaj. Fajnie to chyba nam się nie uda. Czekaj, później idzie. Na moment. Czekajcie sekundę, kolega się musi nastroić. Perfekcja wymaga. W sensie, gdzie zaczynać trzeciego? Myślę, że... Gdzie się można zapisać? Gdzie będzie prowadził? Ale... Ale na pogłosach, tak? Czy na czym? O kurde. Melody z spoku. Aleksander nadaje. Ej stary, co to ma za psychika? Nie wiem, ale patrz, gdzie robię zajebistą osobę. Dobra, ej, basista, jak to ma psychika? Nie wiem, ale patrz, zaraz zrobię pętlę basową. Czytam ten basista. Stary, co leciało w tym tekście? A co prawda? I tak dalej. No, to po prostu kawałek. Konia moje, bo się konia boję. No to
Tamte są jeziora i to ma być poleczka. No to proszę.
Na wiosnę i w zimie. I to jest wiosenna obrzędówka tradycyjna. To jest w ogóle, ona była... Amerykańska, ale mam tłumaczenie polskie tutaj ze sobą w głowie. Polega na tym, że po prostu jeden głos śpiewa jakby jedną linijkę tekstu, a chór powtarza to samo zdanie de facto. I to zdanie w tej wersji brzmi: niech uwolni lud. I to jest to Louis Armstrong śpiewał. Gdy Boży lud w Egipcie był, niech uwolni lud. I to śpiewa chór. Umęczon do utraty sił. Niech uwolni lud, to wtedy Bóg rzekł, nawiedź, Egipt, Mojżesz, szuj. No raczej nie sprawia się chyba, ale zwrotka działa tak, że... Gdy Boży lud w Egipcie był, niech uwolni lud. Tak, tam robię. Tylko musi muszą wszyscy śpiewać. Gdy Boży lud... Ale jaka sytuacja wam pasuje? Gdy Boży lud w Egipcie był,
ku wnętrzom do utraty sił. To wtedy ku brzegu nawiedź Egipt, Mojżeszu i Kaszy, władcy, niech uwolni lud. Czy prędzej Mojżesz ruszył więc? Faraonowi o tym rzec, by rzec mu Bóg rzekł, nawiedź Egipt, Mojżeszu i Kaszy, władcy, niech uwolni lud. A jeśli nie uwolnisz ich, Pan zgubi pierworodnych twych. Albowiem Bóg rzekł, nawiedź Egipt, Mojżeszu i Kaszy, władcy, niech uwolni lud. Albowiem Bóg rzekł, nawiedź Egipt, Mojżeszu i Kaszy, władcy, niech uwolni lud. Gdy Boży lud w Egipcie był, udręczon do utraty sił, to wtedy Bóg rzekł, nawiedź Egipt, Mojżeszu i Kaszy, władcy, niech uwolni lud. Czym prędzej Mojżesz ruszył więc, faraonowi o tym rzec, by rzec mu Bóg rzekł, nawiedź Egipt, Mojżeszu i Kaszy, władcy, Może jakiś dżemik na gitarach maleńki? Dawajcie, dajcie. A kto chce dżemik na gitarze? Ja chcę, że może być malinowy. Wszystko ja gram na elektryku, wiesz, i na posad jsme to zpívali až do ráno. Yeah,
Dzieci hymną. Yeah, so you place a window, like, yeah, stop, yeah.